Cześć, z tej strony Michał, przed nami święta, święta, sałatka jarzynowa i po świętach, ale to jest nieśmiertelny przepis, który gości w każdym domu, także dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak przygotowujemy ją u nas w domu. Jestem też bardzo ciekawy, jak Ty ją przygotowujesz, także pisz śmiało w komentarzach, czym się różni nasza sałatka od Twojej sałatki. Jestem bardzo ciekawy, chętnie spróbuję innych wersji. Bazą nieśmiertelnej sałatki, która nigdy się nie kończy i potem jemy ją przez tydzień, jest marchewka. Tutaj mamy pół kilograma marchewki z farmy świętokrzyskiej, 250 gramów pietruszki, połówkę selera, jedno jabłuszko, trzy jajka, jedna cebulka, troszeczkę groszku, ogórki kiszone, śmietana, majonez i można powiedzieć, że to będzie wszystko. Zaczynamy od ugotowania warzyw. Przyda się duży garnek. Wrzucam sobie pietruszkę, marchewkę i seler, zalewam wodą, wrzucamy to tutaj na pół godziny, góra pół godzinki, aż zmiękną, ale mają być tak na pół miękko. A potem zobaczycie sekret naszej sałatki, to jest rzecz, którą robimy troszeczkę inaczej i moja żona twierdzi, że z tego powodu sałatka smakuje zupełnie inaczej, ale to oglądajcie do końca, wszystkiego się dowiecie. Sprawdzę, jak nasze warzywa po 25 minutach gotowania. Okej, marchewka półtwarda. Pietruszka też. Idealnie. Teraz mogę je odcedzić, zostawić pod przykryciem jeszcze na 10 minut. Idealnie nam dojdą. Ale jeżeli Twoje warzywa są już miękkie, nic się nie przejmuj. Wtedy po prostu od razu można je ochłodzić bez tego zostawiania pod przykryciem. Sprawdzę, jak tam nasze warzywa. Już są, nie są gorące, można je złapać w dłoń, także temperatura jest ok. I będziemy je teraz skrobać. Przez to, że są jeszcze delikatnie ciepłe, a nie są gorące, ta skórka schodzi dużo, dużo łatwiej. Warzywa mamy już oskrobane, teraz sadzimy to wszystko na pół godzinki, godzinkę do lodówki, żeby nam dobrze wystygło, a po tym chłodzeniu zobaczycie sekret naszej sałatki. Warzywa mamy schłodzone, przechodzimy do następnego kroku, czyli krojenia. Jeżeli chodzi o sekrety naszej sałatki, to są dwa. Jeden są składniki, staramy się, aby jak najwięcej tych składników pochodziło z upraw ekologicznych, a drugi to ktoś może powiedzieć, że to jest zabobon, ktoś może w to wierzyć, ale moja żona uznaje tylko ręcznie krojoną sałatkę. Uważa, że to wszystko smakuje inaczej, nie używamy takiej tarki, tylko wszystko kroimy ręcznie. Sałatka wychodzi dobra, więc się nie kłócę, ale czy to ma aż taki wpływ? Nie wiem. Wiem, że nie lubię do końca kroić tego ręcznie, szczególnie jak robimy większą ilość. Pracy jest całkiem sporo, jednak nie chcę się kłócić w święta. Godzina ręcznego krojenia za nami. Mamy tutaj jajka, cebulkę, wszystkie składniki drobno skrojone. Dodam jeszcze groszek, którego na szczęście kroić w kosteczkę nie trzeba. Troszeczkę soli do smaku. Najpierw pierwsza partia bez smaku. Łyżka majonezu i mieszamy. Ok, zobaczymy, co nam wyszło. Jeszcze troszeczkę majonezu. Wygląda na to, że sałatka będzie gotowa. Najlepiej smakuje oczywiście na drugi dzień, także wsadzimy ją do lodówki, żeby się troszkę przegryzła. Śmietanę dodajemy dopiero przed podaniem, wtedy sałatka wytrzymuje dłużej w lodówce. Ja najbardziej w ogóle lubię sałatkę z pół na pół. Robię sobie warstwę sałatki na kanapkę i na to jeszcze warstwę chrzanu. Wtedy smakuje najlepiej, jeżeli tak nie jedliście, to polecam spróbować, naprawdę super sposób. A jeżeli filmik Wam się podobał, pamiętajcie o łapce w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej takich materiałów, a Wam też się będą pokazywać kolejne podobne nasze filmiki w proponowanych. Także zapraszam do zostawienia łapki w górę, do subskrybowania kanału i dzięki, że oglądaliście do końca. Wesołych świąt, wszystkiego dobrego dla wszystkich Was, całych Waszych rodzin i widzimy się w następnym filmiku w 2020. Dzięki, cześć!